To pierwsza tego typu impreza w Galerii Jurajskiej. To fantastyczne pokazać, że motocykliści, którzy czasami wyglądają dość groźnie, z tatuażami, w grubych skórach, mają gołębie serca, działają charytatywnie na rzecz chorych, na rzecz dzieci i od wielu lat, w tym roku już to jest 15. edycja, zbierają krew. Tutaj w Częstochowie po raz pierwszy staramy się zachęcić wszystkich do oddawania tej krwi, bo jak wiemy, krew jest taką substancją, której nie można wyprodukować, nie można w inny sposób zdobyć, tylko każdy człowiek się musi podzielić z drugim, żeby to miało sens i można było ratować inne osoby. Moje dziecko kiedyś bardzo chorowało, bardzo poważnie i dostawał krew, więc ja czuję się zobowiązana teraz w miarę możliwości, tylko mogę pomagać innym. Jestem honorowym dawcą już. Mam już oddane około 6 litrów. Nie da się po prostu wyprodukować krwi, tak? Trzeba się tym dzielić, bo są osoby, które tego potrzebują po prostu. Nas to tak naprawdę nic nie kosztuje, a jesteśmy w stanie komuś uratować życie. Chodzi o tą społeczną świadomość, żeby pomocy, takiej po prostu ludzkiej, bezinteresownej pomocy. Impreza jest wspaniała, no, spotykamy kolegów z różnych miast, wszyscy odprężeni, wspaniałe motocykle, wspaniała pogoda, no cóż więcej potrzeba. Fantastyczne jest to, że wszystkie osoby, które zdecydowały się w ramach tej akcji oddać krew, mogły liczyć na upominki, pamiątkowe koszulki, giftpaki. Przyjechałem z moją krześnicą, z Martą, już załapała bakcyla, już się deklaruje, że jak tylko podrośnie, to zrobi prawo jazdy i też będzie z nami jeździć. Jak byłam troszeczkę mniejsza, właśnie zaczęłam jeździć, spodobało mi się to bardzo. Jest to pierwsze motoserce w tej galerii. Początki są zawsze ciężkie, ale w tym roku udało nam się zebrać 13,5 litra krwi. Jest to naprawdę super wynik. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo za przybycie, za hojne oddawanie krwi. Zapraszamy za rok i życzymy udanej zabawy dzisiaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.